Cześć, z tej strony BetPay. Jak wiecie lub nie, firma Wargaming obchodzi teraz czwarte urodziny i z tej okazji przygotowała dla nas misję, w której możemy wygrać czołg właśnie widoczny na rysunku Chinookai. I chcę wam właśnie przedstawić warunki misji, jakie trzeba wykonać. Jako pierwszą misję dostajemy wszystkiego najlepszego, część pierwszą, której nagroda jest konto premium na jeden dzień. I wymagania to jest wygrać 15 bitew łącznie, biorąc pod uwagę, że będzie doświadczenie razy 5. Myślę, że będzie strasznie dużo ludzi i będzie trudno to wygrać. Uśredniając to jest jakieś 30 bitew, wykonujemy je pojazdami powyżej 4 poziomu. Jeśli to zrobimy, przechodzimy do następnej misji, czyli części drugiej. Tak samo jest nagroda 1 dzień premium i musimy zdobyć aż 75 tysięcy punktów doświadczenia. Nie jest do tego brane doświadczenie konta premium, czy też gwiazdki, tylko doświadczenie bazowe. I myślę, że to jest najtrudniejsze z wszystkich części, najbardziej czasochłonne. Tak samo powyżej 4 poziomu i odblokujemy część 3. A w części 3, tak samo nagroda, 1 dzień premium, musimy zagrać 30 bitew tierem powyżej 4. I 4 również zresztą. No, więc bardzo czasochłonne, nie są trudne, ale podsumowując, potem dostajemy nagrodę Chinookai, dokładnie, musimy tylko wygrać bitwę. To też nie będzie pewnie łatwe pod koniec. No, na wszystkie misje mamy 3 dni. I podczas pierwszej misji, tak jak mówiłem, 15 bitew wygranych to jest około 30, bo jeśli mamy tę win ratio 50%, to na 30 bitew wygrywamy właśnie 15. 75 tysięcy expa, jeżeli będziemy zdobywać średnio 800, a to jest już powiedzmy za wygraną, musimy ich zagrać aż 90, więc myślę, że 100 bitew, żeby wykonać misję drugą, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I niestety misja 30 bitew to 30 bitew. No i dalej, licząc, że bitwa ma 7 minut, musimy zagrać w sumie, żeby wykonać tą misję, 150 bitew, co daje nam 50 bitew dziennie. W każdym razie wykonanie całej misji zajmie nam 17,5 godziny, co daje dziennie prawie 6 godzin grania w WOTA. Cóż, mam nadzieję, że źle zrozumiałem z tym expem, bo on jest najbardziej czasochłonny. A czy ten czołg jest warty właśnie tylu godzin spędzonych przed tą grą, zapewne tylu nerwów? Szczerze w to wątpię. Czołg będzie do kupienia za 750 golda podczas tej promocji. Jeśli nic nie zmienią, a jest tak jak ja mówię, że musimy aż tyle grać, 50 bitew dziennie, chyba jeszcze nigdy tyle nie zrobiłem, nawet kiedy miałem wolne, jest naprawdę strasznie dużo. Miejmy nadzieję, że coś jednak zostanie zmienione, bo jeśli tak będzie, to ja za tą misję nawet się nie zabieram. Teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.